A więc widzowie, tak jak możecie zauważyć, dzisiaj robimy kosmiczny top model, który będzie polegał na tym, że każdy widz, mamy tutaj 50 widzów, każdy musi mieć ubrany jakiś kosmiczny skin. Także może być to UFO ludek, astronauta, jakiś galaktyczny skin. No i z tego powodu zbudowałem dla was specjalną mapę do top modela. Kod macie u góry, jak chcecie zagrać. No i co wy widzowie, wy się ustawiajcie w kolejce, a wy widzowie możecie teraz zostawić łapkę w górę, jeśli chcecie kolejny top model. A więc widzowie, przechodzimy do pierwszej rundy. Pierwsza runda polega na tym, że oceniam tylko i wyłącznie skina, plecak i zbierak. Także wszystkie te rzeczy muszą do siebie pasować, muszą być kosmiczne. No i co? No zaczynamy. Mamy tutaj pierwszą osobę i zobaczmy, jak to wygląda. Mamy żółty zbierak, żółty plecak, szaro-żółty kosmita. Świetny skinek, zapraszam dalej. W ogóle zobaczcie, zbudowałem dla was specjalną mapę, tak jak mówiłem na samym wstępie. Zaraz zobaczycie, jak ona dalej wygląda. Okej, mamy kolejną osobę tutaj. Jest to pan Zyk, złoty Zyk. Panie Zygu, zapraszam dalej. Zapraszam. O, misiek, zobaczcie, misiek, biało-czerwony misiek, galaktyczny. Z ekipaki, biało-czerwony, fajne zbieraki. A plecak pokażę jeszcze. No, plecak fajnie też wygląda, dobra, zapraszam dalej. Kolejny kosmita, dzień dobry. A co to? Co to za latający kosmita? Proszę tam na koniec. Mamy tutaj zielono-fioletowego kosmitę. Oczywiście, no to są świetne skiny na top model. Także GG. Tutaj mamy galaktycznego skina. I czy to jest fajny skin? No dobra, przejdź. Na razie będę, wiecie, tak... Będę tutaj, nie będę aż taki może krytyczny. Tutaj kolejny kosmita z Tośkiem na plecach. Zapraszam. Tu znowu mamy tego misia z pakietu. No ładniejszy jest, byku, dawaj dalej. Fioletowy kosmita, bardzo ładny. Plecak pasuje, Tosiek, super. Jakie zbieraki w ogóle do tego wyrwał? Ja w ogóle nie wiem skąd takie zbieraki, ale dobra. Zyk z Tośkiem na plecach. Z Tośkiem, nie z Tośkiem. Dobra, idź dalej. Okej, czy ten skinek, no może jest kosmiczny, ale... No, no dobra, za tego buziaka, dobra, dobra, niech będzie. Mandalorianin, no może fabularnie on jest związany jakoś z kosmosem, ale tak wyglądowo to tak nie wygląda. Sorry to Czek, no przykro mi. Mamy kolejną osobę, tutaj elektryczny kosmita, zapraszam. Kolejny kosmita z mózgiem, ile tych kosmitów jest, zapraszam dalej. Co to jest? Ej, co to jest za skin? Ja pierwszy raz widzę tego skina. Widzowie, napiszcie, co to jest za skin. Napiszcie nazwę tego skina. Ej, XD, no to fajnie wygląda. Fajnie to wygląda. No oczywiście, przytulamy się. No, póki my się przytulamy, widzowie, zostawcie łapki w górę, jeśli chcecie kolejne top modele. Kolego, ciebie zapraszamy dalej. Mamy kolejnego kosmitę z Cośkiem. Zapraszam. Kolejny fiolet... No, byku, idź, bo cię wyeliminuję. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, kolejny fioletowy kosmita, bardzo ładnie wszystko pasuje, zapraszam. No nie wiem, no nie wiem, no tak, no też jest taki astronauta, no dobra. Ale ma fajne ręce, no to jest od razu przechodzisz, byku. Mamy już panią galaksji. Czy ta pani galaxy jest... Nice, ale na razie bez tańców, proszę tu nie przekupywać. Słuchajcie, ten skin jest kosmiczny, ale on mi się po prostu najmniej podoba, więc sorry, byku. I kolejna super bohaterka, cała zielona, ej, kozacki. Tylko to jest mało taki kosmiczny skinek, ale bardzo ładnie jesteś ubrany, więc zapraszam, ale będziesz miał ciężej później, od razu mówię. Sprawdźmy tutaj kosmitę kolejnego, no jak kosmita to musimy. A to co, bliźniaki? Ty, bliźniaki, czekajcie, to samo mają na plecach. Okej, chodźcie w dwójkę, lepszego zostawię. No fajnie to wygląda. Ej, te skrzydła. Tutaj coś takiego, ale wydaje mi... Ej, no wydaje mi się, że oboje są fajni. Dobra, idźcie w dwójkę, niech będzie, niech będzie. Tutaj kolejny skinek zielony. No trochę jesteś wyblakły, byku. Trochę jesteś, no nie do końca mi się podobasz. Tutaj... Tak samo, niby wszystko do siebie pasuje, ale byli lepsi. Pozdrawiamy Frodo oczywiście. Zobaczmy na pierwszego ziomeczka tu. O, Mandalorian, nie Mandalorianin, tylko Baby Yoda, zapraszam. Tylko ten zbierak tak ci kiepsko pasuje. No ale dobra, tutaj. Tutaj to samo. Ej, oni się dobrali jakoś, zapraszam dalej. Tutaj przytulenie, możemy zobaczyć jak wygląda, okej. No, bardziej bym to dał. Do bossów. Ej, właśnie, możemy zrobić top model, ale bossowie z gry, na przykład aura, jakieś tam, wiecie. No dobra, Predator, zapraszam, dalej niech będzie. Takiego ziomeczka już mamy, ale jesteś lepszy, więc będę o tym pamiętał później. Tutaj kosmita, szaro, taki... No dobra, idź. Ten jest fajny, ten jest kozacki, ten jest kozacki. Niektórzy wiedzą, o co chodzi. Piąteczka dla ciebie, lecisz dalej. Zobaczmy tutaj. Biało-czerwony, szaro-czerwony, zapraszam. Tutaj taki złoty, okej. No jest kosmiczny. Ja to Ilming jeszcze...
Ilmik miał mi pomagać, no to ładnie mi będziesz pomagał, byku, ładnie. Ale jakoś nie do końca. Oczywiście tutaj kolegę przepuszczamy, świetny skinek na top model kosmiczny. Tutaj fajny kolorowy, zapraszam. Tutaj mamy coś takiego również dalej. No i tu właśnie jest ten skin, który no bardzo mi się nie podoba. Pozdrawiamy bossa Yahoo, pozdro dla ciebie. Tutaj tak szarawo trochę. Byli lepsi, Adrianek. Nowy skin, widzowie. Jest on w sklepie już bodajże. Jest w sklepie czy nie? Nie ma jeszcze? To ty go wygrałeś? No to widzowie, mamy tutaj gościa, który wygrał skina. Ale jak będzie taki skinek w sklepie, pamiętajcie o moim kodzie Evela w sklepie, także sprawdźcie, czy wam nie wygasł. No byku, przechodzisz dalej, gratulacje tutaj za wygraną, no pięknie. Zobaczmy, co dalej, mamy tutaj Zyga, tu jest cały zestaw byku. Nic tutaj, nie cały? No dobra, idź dalej, no dobra, później zobaczymy, czy nie cały. Okej, podoba mi się. No i proszę państwa, mamy, a jest tu jeszcze Mikołajka. Byku, widzowie, no święta za niedługo, za 3 miesiące święta. Sprawdźmy, jaki ma nick ten ziomek. Aha, Viper i jeszcze jest choinka, czyli Miłek. Słuchajcie, Viper i Sebi macie miejsce na top model świątecznym. Będzie nagrywany przed świętami, także zapraszam, macie mieć te same skiny. Także nara. No i mamy tutaj, no zgadnijcie kto to, witamy tutaj za krzaka prawdopodobnie. No na pewno mu nie damy dzisiaj fory, no ale bardzo ładny skinek, wszystko pasuje. No ale no za krzak nie może znowu wygrać tego top modela. Przechodzimy do rundy numer 2. Okej, widzowie, runda numer 2, przechodzimy teraz do tańcy, czy tańców, nie wiem jak się mówi, ale jakoś tak. Także teraz nie, co, emotka? Nie, taniec, proszę zatańczyć. I pamiętajcie, żeby nie powtarzać tutaj skinów. No dawaj byku, tańcz coś. Dobra, mamy tutaj statek UFO, oczywiście pasuje, zapraszam. Mamy pana Zyga. O, no i to jest kozak, zapraszam dalej. Tutaj co dostaniemy? Zobaczmy. Okej, pasuje. Tu. O, to jest kozacki, zobaczcie. Super, świetne. Jestem ciekaw, co kosmici będą pokazywać. Dawaj kosmita. No to już było, ale dobra. Tutaj w ogóle jest mała gama do wyboru, wiecie o co chodzi. No tak jak mówię, statek UFO. Mhm. O! Co? Czy to pasuje? O, to pasuje, fajne, dobra. Zapraszam. Pani Galaxy. Wydaje mi się, że tamta galaxy była lepsza, ale to będziemy jeszcze patrzeć. Okej, zapraszam kolejną osobę. Zapraszam. Co my tu mamy? Pana Zyga. Zyguś. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w tamtym sezonie to był bardzo popularny taniec. No dobra, niech będzie. Czy tam emotka, czy cokolwiek. No, fajne, zapraszam. O, jakiś tos. To super wygląda. Miałem go wcześniej wyeliminować. Pan Kosmita, też fajny taniec, zapraszam. Okej, kolejny, zapraszam. I zombie, no tak chyba nie do końca byku, chociaż... No fajny to jest skin, szkoda mi go eliminować. No dobra, idź, niech będzie. Tutaj co nam pokażesz? Wiecie co, zróbmy tak widzowie, pomijmy sobie rundę numer 2, przejdźmy do rundy numer 3, bo tu już się wszystko będzie powtarzać, także lecimy do kolejnej. Dzisiaj przejdziemy od razu do rundy numer 4, dlaczego? Dlatego, że wszystko będzie się tam powtarzać, bo jest bardzo mały zakres, jeśli chodzi o kosmiczne rzeczy. No i słuchajcie, ej, panie kolego, ty, do tyłu wszyscy. I teraz przechodzimy do 1 na 1, lepszy skin zostaje, zapraszam pierwszą dwójkę osób i który skin lepszy? Tu mamy fioletowe, coś takiego, tu mamy złotego Zygusia. No Zyguś fajnie wygląda, tylko ten plecak trochę psuje. Dobra, chłopaki, możecie przejść oboje. Dawajcie, bo to są fajne skiny. Zapraszam. Mamy tutaj misia plus takiego kolorowego. No, tutaj plecak pasuje do tego. No dobra, niech misiek przejdzie. Zapraszamy miśka. O, to będzie ciekawe. To naprawdę fajnie wygląda. Tutaj coś takiego, no... Buziaki tutaj. Ufoludek, zrób coś, jak chcesz zostać. Musisz coś zrobić, byku, no bo ja nie wiem, czy cię zostawić. No dobra, przejdźcie oboje, bo fajne skinki. Zobaczmy tutaj. Mamy pana Zyga versus pana Misia. No, wydaje mi... czekajcie, może mnie przekona. No dobra. Pan Zyg, Redus, przykro mi. Zapraszam kolejną dwójkę. Kolejne 1 na 1. Galaxy versus Galaxy. Zapraszam Galaxy, chodź tu, dobrze. Plecak taki, kto ma lepszy plecak zostaje. Dobra. Już wiemy kto zostaje. UFO versus UFO. Ten UFO mi się mega podoba. Sorry byczku, przepraszam Wojtek. Kolejny UFO versus UFO. Które lepsze? Wydaje mi się, że... Uwaga, że tamten ziomek. Zapraszam dalej. Mamy tutaj UFO versus ten taki dziwny człowiek. Ja nie wiem, co to jest w ogóle, no. Wydaje mi się, że...
Sorry, byku. Krowę, ty tą krowę fajną dał później. UFO versus UFO znowu. No to fajne. O, to też fajne. Dobra, oboje przechodzicie, bo macie dwa fajne skiny. Zapraszam kolejne osoby. Mamy tutaj UFO versus Galaxy. UFO ludów mamy już bardzo dużo. I wydaje mi się, że Galaxy. I teraz ten versus ten. No i to jest chyba wiadome. Zapraszam dalej. Mamy białego ufoluda versus zieloną bohaterkę. No fajna jest ta zielona, no zostawmy ją. Lecimy dalej. Mamy tutaj trzy... O, to jest fajny skinek. I tutaj mi ten zbierak mi troszeczkę nie pasuje, więc zróbmy w ten sposób. Okej, kolejne UFO versus Zyk. No Zyk tu jest kozacki. UFO, zobaczmy UFO. Dobra, w dwójkę przechodzicie, mega fajne skinki. No, będziesz miał ciężko niebieski. No, ten jest super, zobaczmy tego. Dobra, sorry byczek. Pozdrawiamy Maciejo. No i dalej, znowu UFO versus Galaxy. No, byku, aleś trafił. Mamy tutaj buziaczka dostałem. Zielony versus Predatoro. No Predatoro, to już twój czas. Zapraszamy kolejne osoby. I mamy tutaj Galaxy skina. No jego zostawimy go przynajmniej do kolejnej rundy. No nie? To jest mega rzadki skinek. No jest mega ładny. I mamy tutaj Zyga. Zyguś, czy jest ci smutno, że jesteś z nim w duo? W parze? Tak? Chciałbyś, żebym go wyeliminował? Nie? No to w takim razie idźcie w dwójkę. I ostatnie tutaj dwie osoby. Fioletowy versus niebieski. No ja już tu widzę. Ja już wiem, kto to wygrał. Przepraszam. No ale dużo lepszej. Przechodzimy do rundy numer 4. 5. Czy 6? 5, 4, no kolejnej. Few moments later. Teraz już jesteśmy na moim statku UFO i zapraszam wszystkie osoby pod ścianę i pod ścianą proszę dać najlepsze, najbardziej pasujące kolorystycznie, kosmicznie graffiti. A więc kolejna runda, tak jak wam powiedziałem na samym wstępie, polega na tym, że mamy tutaj graffiti. Graffiti musi pasować do skina kolorystycznie, kosmicznie, ufoludkowo. Także mamy tutaj, zobaczcie, mamy Galaxy, tylko jedno graffiti, wystarczy. Mega spoko. Tutaj zobaczmy, co ten ziomek chciał nam pokazać. O, to jest ładne. Tutaj znowu, no to mi bardziej pasowało do pani Galaxy. Tutaj rakieta, rakieta. Ten ziomeczek, fajne graffiti. Ten ziomeczek porwał rybę, tak? Porwałeś rybę czy nie? Tak. Ale kozacko to wygląda. I w ogóle, co jest w jego odbiciu? Trzeba to sprawdzić, bo tam coś jest. Dobra, tutaj Zyk. Nie, sorry byku, no nie do końca. Tutaj, że porywany jest przez statek UFO. Tu Zyk. Tutaj granat, no mało kosmicznie. Tutaj lama, no kolorystycznie mi trochę do ciebie nie pasuje. Następnie, to też bym wyrzucił. Aha, bo czekajcie, bo tu było chyba więcej. A no, ale jedno graffiti. To nie podoba mi się, przepraszam. Kolorystycznie pasuje, tutaj UFO, kozak, Galaxy, to też super. Tutaj Galaxy skin oddaje, cześć UFO. Pani She-Hulk, fajny skin miałeś. Fajny, ale no She-Hulk nie do końca. Galaxy skinek, nie. Tutaj, to jest niby on, nie? Że różne oblicza, zobaczcie. A tu ziomek, w ogóle co ta budka tu robi? O co chodzi z tą budką? No niby było, no ale dobra. No to jest super. To jest kozak, niby tu mamy więcej graffiti, no ale dobra. Liczy się pomysł, także wszyscy wy, zapraszam was do wielkiego finału, który odbędzie się na specjalnej sali ufoludkowej. Zapraszam wszystkich, a wy widzowie, jeszcze raz przypominam, zostawcie łapki w górę, jeśli chcecie kolejny top model. Zapraszam teraz wszystkich pod jedną ścianę, tam gdzie mamy ten nasz taką zawieszkę na ścianie, także zapraszam. A więc dobra widzowie, wielki finał i wydaje mi się, że jest to rekord w wielkim finale, bo mamy tu, ile tu mamy osób? Sprawdźmy to, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10, na 2, na 3, na 4, na 15 osób około, coś takiego. Czyli wygląda na to, że albo kogoś wywaliło, albo ktoś się tam chował. Ale dobra, widzowie, słuchajcie, obróćcie się do mnie plecami. Ocenimy plecaki. Najbardziej pasujące plecaki zostają, w sensie do skina. Tutaj kolorystycznie pasuje, ale czy pasuje to do tego? Nie wiem, zobaczymy jeszcze. Tutaj mamy ziomeczka, pasuje. Do którego lepiej ten plecak pasuje? No do tego ziomeczka. Sorry, byku. Pozdrawiamy Pawła. Czy ten skrzydła do Zyga? K
kiepsko. Czy ten pasuje? Taki czerwony, dobra. Pasuje, pasuje. Galaxy. Okej, teraz poproszę wasze zbieraki. Także przodem do mnie wszyscy. Tutaj sztylety pasują. Ten niebieski pasuje. Ten pasuje. Ten pasuje. Ten bardziej do kosmonauty. Ten bardziej do kosmonauty. No ten bardziej do... No do Hulka chyba, nie? Tutaj zobaczmy, mamy miecz, fajnie kolorystycznie. O! Dobra, okej, okej. Tutaj mamy podobnie. Dobra, sprawdźmy tego. Takie zbieraki, takie fajne. Tutaj tak samo, ten meteoryt nie bardzo. Tu już bardziej meteoryt, ale tu już mniej meteoryt. Także, słuchajcie, zostało nas raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć osób. Teraz wszyscy dobieramy się parami. Galaktyczne skiny do galaktycznych, ufolutki do ufolutków, zygi do zygów. Także każdy ma być przy sobie i zostanie jedna osoba. Jedna osoba z danej drużyny. Okej, i teraz widzowie, wybieramy najlepszego skinka z danych tutaj skinków, z danej grupy. Wydaje mi się, w ogóle ja już nagrywam drugi raz ten odcinek i mamy tego samego ziomka, który wygrał wcześniejszy odcinek, więc jego musimy wyeliminować. Nie! To nie był on! On ubrał dokładnie tego skina, który wygrał wcześniejszy to model. Victini, wstydź się byku, zobaczmy, czekajcie, jaki tu mamy plecak. No to jest fajne, fajne. Cosiek mi bardziej pasuje do nich. Do nich mi bardziej Cosiek pasuje. Także ty zostajesz do finału. Cieszysz się bardzo? Myślisz, że wygrasz? Dobra, okej. A masz kanał na YouTubie? No to będziesz miał promocję, jak wygrasz. I teraz przejdźmy tu. Który skinek lepszy? No, wydaje mi się, że złoty jest ładny, ale ta kula mi totalnie jakoś nie pasuje. A tu mamy wir, zobaczcie, ten wir się rusza. Jest tutaj takie, takie, takie. Także no, do nim. Pozdrawiamy do nima. No i tu mamy galaktyczne skiny i tego ziomka. Ten ziomek zostaje, bo nie ma nikogo w parze. I teraz tak, słuchajcie, wydaje mi się, że no ty na pewno odpadasz od razu. Faral W6. No i mamy tutaj Zakrzaka i Galaxy Skina. Słuchajcie, Zakrzak, no, bardzo mi przykro, ale muszę go wyeliminować, ponieważ no mamy tutaj ziomeczka, który wygrał skina, który jest jeszcze niedostępny, no nie? Mam nadzieję, że nie oszukujesz. Nie ma go w sklepie na pewno? O, i ma lamę taką, patrzcie się. Także dobra, wielka czwórka, zapraszam pod ścianę wszystkich. I teraz słuchajcie, przekonujcie mnie do tego, żebyście to właśnie wy wygrali. Wszystko róbcie, możecie robić co chcecie. I ja wyeliminuję dwa najgorsze skiny. Okej, jak mam być szczery, najmniej pasuje mi ten ziomek Ksawerski. Pozdrawiamy Ksawerskiego. I najmniej to... Ty byku, ty... No ładnie, slime. Ładnie, wiedziałem, że ktoś się tam chowa. Galaxy, moim zdaniem, powinien zostać versus ten ziomek. Także Galaxy Skin versus Zyguś. Zapraszam was pod tą ścianę na wielki finał. Najbardziej do kosmicznego skina, do tego sezonu, do sezonu ufolutkowego, jakbym miał ocenić te skiny, najbardziej, mimo wszystko, pasuje mi... Jak myślisz, kto wygra, ty czy on? A kto byś wolał, żeby wygrał? Ty, podskocz, kucnij on. Podskocz jak ty, a kucnij jak on. Ty byś wolał, nie? Ale podoba ci się ten skin, czy nie? Teraz nie. Ogółem, jak ja bym miał to ocenić, mimo wszystko najbardziej do tego sezonu pasuje mi... Uwaga, uwaga. Dobra, spocony Niku, no musiał odpaść. On już myślał, że ja go eliminuję. Dobra, byczku, wyeliminuj mnie. I słuchajcie, kanał tego ziomeczka będziecie mieli w opisie. Wejdźcie, zasubskrybujcie jego kanał. No i byku, weź mnie wyeliminuj. Wyeliminuj mnie, no dawaj. Dobra, i mamy tutaj gold... złotego pisarza tutaj mamy, widzowie. Także subskrybujcie jego kanał, będziecie go mieli w opisie. Zostawcie łapkę w górę, wpadajcie na ten odcinek, bo tutaj macie kolejny top model, także jak lubicie top model, wpadajcie na niego. Subskrybujcie mój kanał, tutaj macie kółeczko, klikajcie w nie, subskrybujcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, piona!